pomocy, skąd ta siła jest. Bardzo proszę, a jak masz na imię? Mateusz. Dobrze, Mateuszku. Otworzymy ci konto, weźmiemy tylko dokumenty od twoich mamy. Konta dziecięce, młodzieżowe i studenckie są wyjątkowo atrakcyjną ofertą finansową Polski Credit Union. Codzienne transakcje całkowicie zwolnione z opłat za serwis, wyższe oprocentowanie depozytów, bezpłatny dostęp do konta za pomocą karty ATM. Studencka linia kredytowa z oprocentowaniem Prime plus 1%. Więcej informacji? Podziała? I na stronie internetowej. Credit Union. Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza oferuje konta bankowe CYS bez opłat i limitów. Free and unlimited. Uwaga, już do końca stycznia można wziąć udział w tym konkursie i wygrać nagrody pieniężne za otwarcie konta lub rekomendację. Nagroda $1000 i 4 nagrody po $250 losowane będą w sobotę 6 lutego o godzinie 1 po południu w nowym oddziale Credit Union przy Central Parkway West Mississauga. Na to wielkie losowanie zapraszamy już od godziny 11, gdyż odbędą się gry, zabawy i prelekcje oraz podany będzie smaczny poczęstunek. Losowanie i imprezę zarejestruje dla celów telewizyjnych ekipa Polish Studio. Przypominamy, już tylko do niedzieli 31 stycznia masz szansę wzięcia udziału w konkursie Polskiej Credit Union. Po informację dzwoń 1-888-558-5506 1-888-558-5506. W nadanej tydzień temu rozmowie na temat heraldyki kanadyjskiej nasz gość, pan Jerzy Łucki, wspomniał postać Kazimierza Gzowskiego, polskiego imigranta, który oprócz osiągnięcia wielkich sukcesów na polu zawodowym zajmował też niezwykle zaszczytny urząd gubernatora prowincji Ontario. Chcielibyśmy przypomnieć tego wybitnego Polaka filmem dokumentalnym zrealizowanym początkiem lat 80. przez Andrzeja Waltenberga i Witolda Michałowskiego dla firmy Interpress Film. Dom prawnuczki Kazimierza Gzowskiego w Montrealu. Zgromadzone archiwalia, stare dokumenty, listy, wycinki prasowe i pamiątki przybliżają nam obraz wybitnej postaci w historii polskiej emigracji w Kanadzie. Okazja do wspomnień o dziejach rodu. Na najstarszym z zachowanych zdjęć Kazimierz Gzowski w otoczeniu najbliższej rodziny, żony i 7 dzieci. Pieczętowali się tym właśnie herbem Junosza, widocznym na wielu rodzinnych pamiątkach. Kazimierz Gzowski urodził się 5 marca 1813 roku w Petersburgu. Ojciec był carskim gwardzistą, a Kazimierz po ukończeniu liceum w Krzemieńcu wstąpił do rosyjskiej szkoły saperów. Tak układały się losy wielu Polaków w okresie rozbiorów. Na wieść o wybuchu powstania listopadowego młody Gzowski przystąpił doń natychmiast. Walczył, był ranny. Ten rozdział swojego życia uczcił symbolicznie wiele lat później, zamawiając u paryskiego brązownika świecznik z postacią ułana. Na cokole umieścił pamiątkowe plakiety. Obecny właściciel pamiątki, Kazimir IV Gzowski, prawnuk i ostatni męski potomek rodu w linii prostej. W marcu 1834 roku dwa statki z Triestu przybiły do nabrzeży nowojorskiego portu. Przywiozły około 200 deportowanych po powstaniu Polaków, wśród nich Kazimierza Gzowskiego.
Większość przybyszów spotkał pożałowania godny los. Nie znając angielskiego i nie mając konkretnych zawodów, spadali na dno ludzkiej egzystencji. Ten los byłby zapewne i jego udziałem, gdyby nie szczególne zalety charakteru i nieprzeciętne zdolności. Rozpoczął od prac dorywczych, ucząc tego, co umiał najlepiej – szermierki, tańca i francuskiego. To był początek. Z Nowego Jorku udał się do małego miasteczka Pittsfield w stanie Massachusetts. Rozpoczął pracę w kancelarii adwokackiej, dzięki czemu jednocześnie poznawał język i przepisy prawne. Rezultat? Biegła znajomość angielskiego, zdany egzamin prawniczy, obywatelstwo Stanów Zjednoczonych, wreszcie prawo samodzielnej praktyki adwokackiej. To wszystko po 3 zaledwie latach pobytu w Ameryce. Idź na zachód, młody człowieku, prowokowało ówczesne hasło. I 24-letni Gzowski poszedł. Dotarł do Pensylwanii. Dziki Zachód wyglądał podobnie jak we współczesnych skansenach. Narzędzia, maszyny i urządzenia były dokładnie takie, jak widzimy. Wśród nich znalazł Gzowski swój żywioł i powołanie. Z nauk pobieranych w szkole saperskiej wyniósł rzetelną wiedzę techniczną. Amerykanom zaimponował znajomością robót ziemnych, wiedzą prawniczą i talentami organizacyjnymi. W Pensylwanii rozwijało się kopalnictwo i budowa transportowych szlaków wodnych. Potrzeba było fachowców różnych specjalności. Gzowski zrezygnował z kariery prawniczej. Znalazł zatrudnienie jako inżynier w firmie Pennsylvania and Erie Canal. Kanały, drogi wodne. Teraz miejsce turystycznych przejażdżek łodzią w scenerii sprzed 100 lat. Wtedy główne szlaki komunikacyjne i transportowe. Przy ich budowie Gzowski kierował pracą kopaczy, woźniców, kamieniarzy, drwali, tysięcy ludzi. I robił to ponoć znakomicie. Jako uznany fachowiec, reprezentant swojej firmy, wyjechał do Kanady. Frank pulled out her six-shooter, pulled out her all-44, her gunaway road... Kanał Elanski. Najważniejsze ogniwo na drodze wodnej Świętego Wawrzyńca. Pozwala ominąć wodospady Niagary. Wówczas ogłoszono przetarg na jego rozbudowę. Amerykańska firma, dla której Gzowski pracował, przetargu nie wygrała, ale on postanowił pozostać w Kanadzie, prowincji brytyjskiej. Tu, na północ od Wielkich Jezior, przemysł jeszcze nie wkroczył. Zaczynano dopiero budowę dróg. Szansa dla ludzi z pionierską pasją i specjalnością zawodową Gzowskiego. Wraz z rodziną osiadł na stałe w mieście London w stanie Ontario. W 1842 roku Gzowski znów zaczynał wszystko od początku. Zmiana obywatelstwa, nowe środowisko, nowa praca w kierownictwie rządowych robót publicznych w stanie Ontario. Z czasem zaczął realizować prywatne zamówienia jako inżynier, konsultant i ekspert prac technicznych. Współpracował przy budowie najważniejszej w Kanadzie linii kolejowej. Zdobył zaufanie i przyjaźń wybitnych finansistów i przemysłowców. 3 z nich ze słynnym Aleksandrem Galtem na czele utworzyli z Gzowskim spółkę kontraktową. Oni wnieśli kapitał finansowy, a nasz rodak dał swoje umiejętności i nazwisko. A nazwisko Gzowski było już rękoimią wysokiej jakości robót, równie dobrym jak pieniądze kapitałem zakładowym. Firma Gzowski & Company prosperowała znakomicie. Kontrakt na budowę linii kolejowej z Toronto do Sarnia przyniósł duże zyski. Dla Gzowskiego stał się początkiem fortuny. Budowniczowie dróg żelaznych przyczynili się do spojenia w jeden organizm państwowy Federacji Prowincji rozrzuconych od oceanu do oceanu. Ich nazwiska wyszły na stałe do historii Kanady. Najwybitniejszym osiągnięciem Gzowskiego były konstrukcje mostów. Niektóre ze zbudowanych przez niego, tak jak ten, stoją i funkcjonują do dziś. International Bridge nad rzeką Niagara połączył kanadyjski Fort Erie z położonym po drugiej stronie granicy Buffalo. Najważniejszy most kolejowy pomiędzy Kanadą a Stanami Zjednoczonymi.
Jego budowa przyniosła naszemu rodakowi sławę na całym kontynencie. Przerywamy na chwilę projekcję, by przedstawić propozycje biznesowe polonijnych firm. Na drugą, ostatnią część filmu zapraszam po reklamach. Polska Credit Union Świętego Stanisława i Świętego Kazimierza oferuje nowy serwis finansowy. Błyskawiczne przesyłki pieniędzy do Polski i innych krajów świata za pośrednictwem firmy Western Union. Pieniądze wysyłane w oddziale Credit Union można odebrać tego samego dnia, a nawet już w kilka minut po wysłaniu w wybranym punkcie agencyjnym Western Union w Polsce. Wypłata w dolarach lub złotówkach na życzenie klienta. Zapraszamy do Polskiej Credit Union. Informacje w oddziałach lub w call center. Jeśli lecisz do Polski, planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen Serena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. Z Piastem polecieć możesz wszędzie. 100% satysfakcji. Ceny? Sprawdź najpierw u nas. Zapraszamy do obejrzenia drugiej, ostatniej części obszernych fragmentów filmu dokumentalnego pod tytułem Sir Kazimierz Gzowski, zrealizowanego w firmie Interpress Film. Uzupełniając podane w filmie informacje, chcielibyśmy dodać, że jednym ze znanych w całej Kanadzie potomków Kazimierza Gzowskiego był jego prawnuk Peter Gzowski, odznaczony Orderem Kanady, znakomity dziennikarz radia CBC. Dziś możemy docenić przenikliwość pewnych koncepcji Gzowskiego. Jedna wiąże się z wodospadami Niagary. Jak przed wiekiem, tak i teraz turystów obsługuje firma The Maid of the Mist. Stateczki przewożą codziennie setki ludzi, którzy podziwiają piękno jednego z najsłynniejszych cudów przyrody. Był pomysł poprowadzenia wiaduktu kolejowego po skalnym progu wodospadu, do czego Gzowski nie dopuścił. Dołożył wszelkich starań, aby tu właśnie powstał pierwszy na świecie międzynarodowy park przyrody. On został jego pierwszym komisarzem. Taka była wola społeczeństwa i rządu. Wiele lat później w Kanadzie i Polsce wydano znaczki pocztowe przypominające to wydarzenie. Prom kosmiczny Columbia w trakcie pokazowego przelotu nad Toronto. W dole miasto, w którym nasz bohater mieszkał przez wiele lat. Oto przykład urbanistycznej dalekowzroczności Gzowskiego. Bardzo długo przeciwstawiał się budowie torów i węzłów kolejowych wzdłuż jeziora. Tym razem nie usłuchano go. Miasto, odcięte od jeziora liniami kolejowymi, straciło jeden ze swych naturalnych walorów. Zrozumiano to dopiero wiele lat później. Tu, w Toronto, na skrzyżowaniu ulic King i Bay, mieściła się siedziba firmy Gzowski & Company. W parku imienia Kazimierza Gzowskiego wystawiono mu pomnik. Stanowi niewątpliwy dowód uznania dla budowniczego mostów i dróg żelaznych. Gzowski był jednym z założycieli anglikańskiego seminarium Wycliffe College i inicjatorem powołania szkół zawodowych kształcących inżynierów kopalnianych i geologów. Z czasem szkoły te przekształcono w odpowiednie wydziały Uniwersytetu w Toronto. Również w dziedzinie obronności oddał Gzowski zasługi swojej nowej ojczyźnie. Gdy narastało zagrożenie militarne ze strony południowego sąsiada, opracował plany budowy fabryki amunicji i ufortyfikowania Montrealu. Organizował milicję, utworzył i prezesował Związkowi Strzeleckiemu Dominium Kanady. Symbolicznym hołdem pamięci Gzowskiego są coroczne od ponad 100 lat rozgrywane zawody strzeleckie. Ten przechodni puchar Gzowskiego to nagroda dla zwycięzcy w konkursie strzelania na odległość 900 metrów.
Inną nagrodę fundował jako pierwszy prezes Ontario Jockey Club dla najszybszych wierzchowców kontynentu. Dzisiaj uczestników tej fety niewątpliwie bardziej obchodzi osoba zdobywcy pucharu niż jego fundatora. Schyłek ery wiktoriańskiej to ostatnie lata życia Kazimierza Gzowskiego. Otrzymał z rąk królowej Wiktorii tytuł jej honorowego adiutanta, Order Imperium, w 1890 roku angielskie szlachectwo. W 6 lat potem pełnił funkcję wicegubernatora prowincji Ontario. Hotel Chateau Laurier w stołecznej Ottawie, lunch i ceremonia rozdania nagród za wybitne osiągnięcia inżynierskie. Medal imienia Gzowskiego jest tu ceniony najwyżej. Wymowna jest reakcja laureatów zapytanych o człowieka, który patronuje przyznane im przed chwilą nagrodzie. O sir Kazimierze Gzowskim nie wiedzieli nic. Kanadyjski Instytut Inżynieryjny, spadkobierca XIX-wiecznego Stowarzyszenia Inżynierów. Po piersie jego założyciela Kazimierza Gzowskiego nie stało na honorowym miejscu, zawędrowało do piwnicy. O popiersiu można było zapomnieć, nie ono jest najważniejsze. Liczą się przecież konkretne dokonania Gzowskiego, jakimi zapisał się na stałe w historii Kanady. Także nam, Polakom, nie wypada zapomnieć, że wśród rodaków, którzy zdobyli sławę poza granicami Polski, był wybitny inżynier Sir Kazimierz Gzowski.